farmaceutyczna jakość produktów. Sprawdź na realfarm.eu/pharmacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 8 odcinek 5 serii Turbo Coxa. Dacie wiarę, że to już 48 odcinek tej serii. Naprawdę przewinęło się przez te programy już wiele osób, ale takiego dzika dawno nie mieliśmy. Ogólnie ta seria charakteryzuje się tym, że tak jak Wam mówiłem, tutaj będą same dziki, same ponad 100-kilowe, sami ponad 100-kilowi zawodnicy i tak też jest tym razem. Oczywiście postać nietuzinkowa, moim gościem jest m.in. człowiek, który został w 2012 roku mistrzem świata w kulturystyce ekstremalnej. Jest to nasz oficjalny pro, jeden z nielicznych pro, takich można powiedzieć, tych IFBB Pro, czyli jest pod znaku NPC. Moim gościem dzisiaj jest Marek Olejniczak, długo przez Was wypraszany i oczekiwany. Marek, zapraszam w końcu do serii. Siemanko, w końcu udało się Ciebie złapać. Aż mi się miło zrobiło, jak usłyszałem, ile to tytułu miałem. Że... No ale to wiesz, to ja nawet nie wymieniłem Twojego tytułu, bo jest jeszcze... Nie wymienię. Jest jeszcze sporo tego, tak? Chciałem tylko powiedzieć, że wśród wszystkich dzików, którzy do Ciebie zawitali, mnie również zaszczyt, że się znalazłem w tym gronie, w tym stadzie, tylko że ja się różnię tym, że nie jestem może dzikiem, no, ale jestem takim prosiakiem. I wszyscy wiedzą, że raczej się pod taką postacią pojawiam, tak może na wesoło, żebym się chociaż odróżnił. Ale wiadomo, że wszystkich łączy nas ta sama pasja, to, że lubimy to, że jesteśmy dźwigać, to, że lubimy się męczyć, to jest taki nasz sposób na życie. Także nieważne, kto kim jest, tylko jaki jest, tak? Słuchaj, no jesteś moim 48 gościem już, także trochę już to trwa. Piąta seria w sumie leci, zaraz będzie jubileusz. No i nie bez kozery przyjechałem do Ciebie, no do polskiego pro. Powiedz, jak to jest być takim zawodnikiem pro z prawdziwego zdarzenia? I powiedz mi jeszcze, jak Ty podchodzisz do tego, co teraz się dzieje w tym właśnie naszym świecie? Że wiesz, że każdy może teraz zdobyć kartę pro, pojechać gdzieś na jakieś zawody mało prestiżowe i zaraz jest zawodnikiem pro. Jak Ty do tego podchodzisz? Wiesz, no Ty zdobywałeś tą kartę troszeczkę w innych czasach, kiedy jeszcze trzeba było o nią powalczyć tak naprawdę. Powiem Ci, że tak naprawdę nie głupio jest, nie fajnie, że wszyscy to, że staramy się naprawdę osiągnąć w tej dyscyplinie jak najwięcej, naprawdę wielu poświęca całe swoje życie, podporządkowuje, tak. I smutne jest to, że dzieli nas polityka. Niestety, że nawet w sporcie ta polityka daje się we znaki i to smutne jest, że dzieli nas. Często zauważam sytuacje, gdzie wielu, którzy naprawdę się potrafiło znaleźć przy jednym stole, wypić wspólnie szejka po treningu, nagle się podzieliło. Jeden został pro w tej dywizji, inny w jeszcze innej, trzeci w jakiejś jeszcze innej federacji i ludzie zaczęli rywalizować sobie, jadąc jeden po drugim, że ty nie jesteś pro, ja jestem pro, co to za pro gówno moł, nie? Ale nie powinno tak być, bo wszyscy naprawdę podejmujemy się trudnego wysiłku, a to w jakiej federacji jesteśmy prosami, czy nawet nie chodzi o to, żeby być tym pro, jest taka po prostu nagonka, jest taka moda na to, żeby mieć kartę, tak? Tak. Że może nie ma to miejsca tak jak było kiedyś, że było to ciężko, żeby tą kartę zdobyć, że tych kart na siłę nie przyznawano, jak słyszałem, może i jest taka sytuacja niekiedy, a tą kartę trzeba było naprawdę wywalczyć. Ale nie chciałbym, żeby ludzie się zajmowali za bardzo polityką, więcej powinni się zająć treningiem i tym, żeby nad sobą pracować. A fajnie jest, tak jak my się spotkaliśmy teraz, gdzie jest miło, sympatycznie, czy że Ty startujesz w innej federacji. Ja nawet o tym nie myślę. Dla mnie jesteś po prostu Turbo Coxem, który przyjechał zrobić dobry trening. I ja się bardzo cieszę, że z takich odwiedzin, bo myślę, że to jest najważniejsze. A to, kto jaką drogę wybiera, to jego sprawa, ale ja nie dyskryminuję kogoś, że ktoś startuje w innej federacji, czy ma takie osiągnięcia. Również musi się przygotować do tych zawodów, czy obojętnie w jakiej one są federacji. I to, jaki zajmie wynik, no to jest jego sprawa i zawsze trzymam kciuki za każdego i nigdy nie uważam innych za jakichś rywali czy przeciwników, nie? Oczywiście mówię o zdrowej rywalizacji, takiej, gdzie można po zakończeniu zawodu usiąść do jednego stołu, wypić szejka, zjeść steka, czy tam pizzę, nie wiem, cokolwiek. Czy browara. Tak, bo powiem tak naprawdę, że
kulturystyka to nie wszystko. No oczywiście. I to jest błędne myślenie, że całe moje życie to kulturystyka, tak, tylko ona się liczy i tak dalej. Tak naprawdę są inne ważniejsze rzeczy, bez których ta kulturystyka by nie istniała. Bo to, jak się odnosimy do siebie na co dzień, jacy jesteśmy i to, kto nam pomaga w tym, żebyśmy mogli w tej kulturystyce zaistnieć, to jest właśnie to. I musimy pamiętać o tym, że należałoby mieć, no wiadomo, trochę dystans do siebie, mieć na uwadze to, że nie jesteśmy sami w stanie osiągnąć tego wszystkiego, pomimo to, że wchodzimy skąpo odziani w samych gadkach na scenę, to ten wynik, który osiągniemy, to nie jest tylko nasza zasługa, bo my staliśmy na tej scenie, tak naprawdę pomimo to, że indywidualna dyscyplina, to jest dyscyplina bardzo często zespołowa. Cała rodzina pomaga, nie? Tak, bardzo zespołowa. Już nie wspomnę tylko o rodzinie, o sponsora, ale nawet o tych followersach, wszystkich fanach, którzy trzymają kciuki. To, że ich nie widać, nie widzimy, ale czujemy, że mamy to wsparcie za sobą. I dzięki nim, tym osobom właśnie też możemy pewne cele realizować. Także ja również pamiętam o tych, którzy mi lajkują, którzy no bo to nakręca, fajnie piszą. Tak, to jest motywacja, to jest tak drobny szczegół. Niektórzy oczywiście się znajdą, czy też tacy, którzy hejtują. Hejt też jest potrzebny, zależy jak... Konstruktywnie jak najlepiej, żeby to było hejtowane, nie po prostu, że jesteś... Nie przejmuję się takimi rzeczami, po prostu olewam to i robię swoje, jak wiecie. Takie moje motto życiowe, każdy ma jakieś tam pojęcie, bo myślę, że tak trzeba podejść do tego życia. Nie wolno się złamać, załamać. Trzeba ten cel swój realizować. Po drodze są przeszkody, no trzeba je po prostu olać na ile można. I trzeba dalej robić swoje, także też radzę to innym, radzę to wam, jeżeli czegoś nie od razu się udaje zrealizować, no to trzeba znaleźć sposób na to, żeby te przeszkody olać, powiedziałem tak w cudzysłowie, po prostu ominąć odpowiednio tak, żeby tą drogę sobie utorować. Słuchaj Marek, bo wiem, że jesteś takim sportowym typowo freakiem i powiedz mi, jak to właśnie aspekt życiowy między innymi chciałbym poruszyć, jak to wygląda u ciebie, jeżeli chodzi o off-season? Bo z tego, co widziałem, to Marek Olejniczak jest zawsze sfikowany na żarcie. Czy odpuszczasz czasem? Zdarza się tobie coś na przykład, że mówisz, a jebać dietę, miesiąc czasu nie trzymam albo tydzień nie pilnuję. Bo z tego, co słyszałem, to nawet pamiętne wesele u Tomka Pabiniaka, Mariusz Bałaziński mówi, a Olej wyskakuje ze swoimi pojemnikami, czy tam gdzieś do hotelu jeździłeś, żeby sobie gotować, coś takiego? No to myślę sobie, to naprawdę to już takie poświęcenie, chyba że miałeś zawody wtedy, jakoś blisko. No nie, wtedy chyba nie mogłem mieć zawodów, bo powiem ci, że... Skończyliśmy się, mocno pochlaliśmy, wszyscy. Aha, czyli jednak było. Były pijane dziki, pijany prosiak był. Jadłem wszystko, co było, było pyszne jedzenie. To wesele naprawdę miło wspominam. No, to i fajnie, że w jednym miejscu usiedli do jednego stołu tacy zajebiści kolesie, którzy potrafili się wyłączyć, wyluzować. No właśnie. Jeżeli tańczyłem rudą, to musiało już być porobione. Bogato. Musiało być, tak. I powiem ci, że... To, no wiesz, jak to wyglądało, jak wszyscy tacy no, klocki, pospinani. W koszulach porozpinanych, już bez niczego, bez krawatu. A tam nawet było bez koszul później chyba też. No, było grubo i potem impreza się przeniosła na zewnątrz, gdzie była fontanna, flaszki się moczyły w tej fontannie, dziewczyny moczyły stopy w tej fontannie, bo już miały opuchnięte od tańców, bo tańce były non-stop i było super, świetnie. Nie? Pamiętam, że to było naprawdę jeden z najlepszych spotkań takich kulturystycznych, pomijając scenę. I to bardzo miło wspominam, także tych pojemników swoich nie pamiętam, musi być, bo wtedy nie będzie tej realizacji celów, o których mówię, będąc na spince cały czas, nie dozując odpowiednio tego wysiłku, to tak naprawdę ten cel nie będzie osiągnięty. To jest takie złudne, to takie, niektórzy robią to na pokaz, tak? Pokazują, że oni ciągle są całe życie 24H kulturystami. Jeżeli kończę starty, oczywiście przygotowuję się rzetelnie, tak na tyle, ile mogę, kończę starty, to też, bo wspomniałeś o tym, że jestem cały czas na diecie, cały czas, to zakończenie startów też musi być odpowiednie, czyli nie robię tak, że zaraz na następny dzień jem na maksa, piję na maksa, kończę z treningami, bo muszę odpocząć. Nie. Po prostu kontynuuję dalej treningi, kontynuuję dalej dietę, tylko ją odpowiednio zmieniam stopniowo, żeby organizm nie dostał szoku. Nie dostał szoku, bo to jest dla niego szok. Wprowadzam tak naprawdę kolejny etap, tak jakby przygotowań, ale przygotowań do odpoczynku, bo do tego odpoczynku też należy się przygotować. Po tym okresie tak zwanego odbicia, bo w tym okresie 6-8 tygodni po zawodach realizuję
to, co organizm może wykorzystać na skutek tego napędzanego metabolizmu, wykorzystuje ten metabolizm, ten pociąg, który był rozpędzony, jeżeli damy od razu na hamulec, no tak, to uwierz mi, że on się wykolei, nie? I to nic na dobrego z tego nie będzie. Także odpowiednio ustawiam te tory dla tego pociągu, żeby on mógł dalej jechać i żeby mógł dalej pokonywać jakąś odległość i żeby mógł tam w ciągu tej trasy jeszcze coś osiągnąć. No i między innymi dlatego cały czas jesteś w formie. Nie tracisz tak tego. Też, no może i też dzięki temu. Po zakończeniu takiego okresu, takiego odbicia, już czuję, że ten pociąg zwalnia, bo moje metody, takie naturalne sposoby już się wyciszają. Daję mu odpocząć, daję mu po prostu, zjeżdżam na boczny tor. Tak, daję mu odpoczynek i wtedy robię najczęściej urlop. Tajlandia ostatnio właśnie. No, wybieram takie miejsce, w którym się czuję jak najlepiej, bo najważniejsze jest to, żeby oprócz ciała odpoczęła również głowa. No tak. Od jakiegoś czasu Azja jest moim takim azylem, żebym mógł jak najlepiej odpocząć. Tak się składa, że możemy ten wyjazd zaplanować wspólnie z rodziną, gdzie są ferie. Także spędzanie czasu z najbliższymi to jest jedno, najważniejsze. Odcięcie się od takich codzienności, codziennych spraw, problemów. Dwa, oczywiście jest super żarcie, bo ja lubię żarcie azjatyckie. Lubię to podejście ludzi do życia, kontakt z tymi ludźmi. Jestem fanem zwierzaków, różnych, najróżniejszych, ja dlatego też kąpanie się w błocie ze słoniami było dla mnie najlepszym fetyszem chyba, który mogło mnie ostatnio spotkać, bo to był plan od zeszłego roku. Aha. Bo w zeszłym roku mi się nie udało spotkać takiego miejsca, gdzie bym mógł z tymi słoniami się wykąpać. A nie lubię katować zwierzaków, żeby na nie wsiadać, jeździć, bo to jest bez sensu. Tym bardziej z twoją uwagą. Dlatego prędzej chyba ja bym wziął tego słonia na siebie, żeby mu pomóc. Ale byłem w takim miejscu, gdzie cały dzień można było być wolontariuszem i tymi słoniami się opiekować. Mhm. I tam innymi zwierzakami. Nie były więzione, były karmione. Ja przygotowałem im posiłki. Naprawdę byś nie uwierzył, co słonie mogą zjeść. Jakie to jest pyszne żarcie. Pyszne, w sensie takim wizualnym oczywiście. Także one nie jedzą tylko bananów. Mają odpowiednio przeprowadzane zabiegi. To było takie sanatorium dla słoni. Czyli one tam są. No i to był fajnie spędzony dzień, tak, który będę pamiętał. Tak, tak. To jest dla mnie relaks, to jest reset. Ja nie myślałem wtedy o treningach. Oczywiście nie trenuję wtedy. W ogóle zero, tak? W ogóle, ale sobie dla organizmu było nową, gdzie sprawdzałem różne takie rozwiązania dietetyczne, wprowadzałem, gdzie dałem mu też odpocząć, żeby on był zainteresowany tą dietą, ale również, żeby czuć się zdrowo i dobrze. To nie było, nie polegało na tym, że jadłem byle co, tylko sobie takie plany wprowadzałem, korzystając z to, że były tam możliwości kulinarne, które... Ananaski widziałem tam, często wchodziły. Tak, czyli po prostu nie brałem żadnych suplementów, korzystałem z naturalnych enzymów, jak papaja, ananas, tak? Mhm. Białko bardzo obniżone. Generalnie były dni bez białka. Czyli żeby odciążyć kichę sobie, tak? Tak, 3-4 razy w tygodniu wprowadzałem dzień zero białka. Ewentualnie w jednym posiłku było albo białko jaj, albo krewetki. Mhm. Nie było mięsa, dużo czyli owoców. Czyli bazowałeś tylko na cukrach, węglach i tłuszczach? Tak, tak? Tak, ale takich naturalnych, gdzie miałem dostęp do tego. Aha. Bardzo dobrze się czułem. Jest to różnica w wadze, może z 2 kg. To jest takie tam związane z tym, że jadłem, kiedy chciałem. Ale nie liczyłeś kalorii tam? Nie, takie rzeczy się nie liczy. To jest kompletne, wiesz, napędzanie, wiesz, niepotrzebnymi myślami głowy. Tak, no. I nie odpoczniesz wtedy. Reset, głęboki reset polega na tym, że naprawdę odwrócisz uwagę od tej codzienności innymi sprawami, ale które wyjdą ci na dobre. No i fajnie spędzony czas, wracasz, akumulatory naładowane, masz ochotę do tego, żeby rozpocząć treningi. Tam się oczywiście ruszałem w inny sposób, nie to, że leżałem tylko na plaży, bo były spacery, było pływanie, nurkowanie oczywiście, ja uwielbiam z moim synem nurkować. Był basen, bo była możliwość korzystania non-stop z basenu i tak dalej. Nigdy nie robię czegoś takiego, że korzystam z usług biura, gdzie ono mi ustala, że ja muszę tak spędzić czas, tak? Ja sobie osobno... Tak, sobie ogarniam chatę, najczęściej jest kilka miejsc, żeby się przemieszczać, korzystać z logistyki, która jest na miejscu. Także jak najlepszy kontakt z tymi tubylcami. I to też jest takie zastanawianie się później nad tym, jak wracasz do kraju, jaka jest mentalność tutaj ludzi, a jaka jest tam. I tak naprawdę co daje szczęście, bo tam ludzie naprawdę są szczęśliwi.
pomimo to, że mają niewiele, ale no niewiele w znaczeniu jakim. Dla nas to, widząc, że oni mają skromne mieszkania, tak, i są ubrani tak, a nie inaczej, i się zachowują tak, tak spędzają czas, to my myślimy, że oni są nieszczęśliwi. A oni są naprawdę bardzo szczęśliwi, szczęśliwsi od nas, bo dla nas szczęście ma zupełnie inny wymiar. No, ale oni mają pogodę zajebistą, dlatego są szczęśliwi. Pogoda też na pewno ma znaczenie, ale podejrzewam, że gdyby nawet nie mieli pogody, to szukaliby jakichś rozwiązań na życie inne, a my się zawsze tłumaczymy, no, że jest zła pogoda, jeżeli jest za gorąco, też jest źle. Tak, ciągle nie pasuje. Tak. No jest za zimno, śnieg pada, deszcz. Marek, słuchaj, jeszcze aspekt trenerski, bo ostatnio słyszałem coś takiego, że zawodnik jakiś utytułowany powinien sam siebie przygotowywać, nie powinien mieć trenera, bo w końcu on przecież sam wie, co ma robić, nie? Od wielu lat wiem, że ty masz cały czas kogoś nad sobą, tak? I tak, ty korzystasz z usług, czyli nie jesteś, bo ostatnio miałem taki komentarz gdzieś pod zdjęciem, właśnie Adam Rębiś mi teraz pomaga, nie wiem, czy kojarzysz, i ktoś napisał, jak to możliwe jest, że on dla mnie pomaga, a ja pomagam jeszcze innym osobom, nie? Jak to jest możliwe, że czy tak, ja jeszcze, że nie mam jest wiarygodna taka osoba, że nie potrafi sobie pomóc, a innym próbuje pomóc. Dokładnie. To jest błędne myślenie. Uważam, że, a dlaczego Phil Heath na przykład ma trenera i to nie jednego? No właśnie, tak samo tłumaczyliśmy tam w komentarzu później, że Phil Heath albo piłkarze. Piłkarz przecież Cristiano Ronaldo wie, jak ma grać, nie? Przecież wystawisz go na boisku, każdy trener go potrafiłby ustawić, tak się wydaje, nie? A tak nie jest przecież. No i właśnie chodzi tutaj o ten aspekt, że każdy zawodnik najlepszy, po co potrzebuje trenera? Żeby spojrzał na niego z boku obiektywnie. I dokładnie. Chyba u ciebie jest to samo, tak? Tak, dokładnie. Teraz pracujesz z... Z Mauro Sassi. Bardzo zadowolony jestem. Pomimo to, że wcześniej było wielu innych trenerów, były osoby, które wpłynęły na to, że moja kariera się potoczyła inaczej, czy po prostu wiedzę zdobywałem w inny sposób, to nawet jeżeli współpraca z kimś wcześniej skończyła się troszkę inaczej, przebiegała troszkę inaczej, to zawsze wyciągam pozytywne wnioski. Zawsze się ta cząstka tej wiedzy, którą ktoś mi przekazał, przydaje i to na pewno wpływa na to, jaką mam filozofię na temat treningu, diety. Moje spojrzenie na ten sport jest zupełnie inne i sobie kreuję swój własny styl. Mm-hmm. To nie jest tak, że jeżeli ja wykonuję jakiś trening, ktoś powie, aha, tak, bo Mauro tak robi, to wszystko, co robisz, to jest tak jak Mauro. Ostatnio mieliśmy szkolenie, bardzo fajnie to wyszło w Poznaniu z Feniksem. Tak, i ludzie pytali nas wcześniej, czy będziemy pokazywali metody takie, które pokazuje nam trener. Mm-hmm. To nie jest tak, że wszystko, co jest związane teraz z treningiem i to, że mamy współpracę obecnie z tym trenerem, to musi wszystko być związane z nim. Mhm. Wiele metod treningowych sięgają, to są różne doświadczenia, sięgają bardzo wstecz i tu muszę naprawdę przytoczyć, pozdrowić i podziękować Leszkowi Michalskiemu, który wprowadził, był twórcą reżimów treningowych. Nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, on był kiedyś trenerem kadry. Nie, to nie, za świeży jestem. Bardzo, bardzo ważny człowiek w polskiej kulturystyce, niedoceniony często, który się poświęcił całkowicie, nadal się poświęca, bo wielu zawodników przygotowywał. Mnie również wspierał w przygotowaniach dwa razy do Mistrzostw Europy, czyli Mistrzostw Polski również, i osiągałem sukcesy z nim. Wiele rzeczy mnie nauczył. Pierwsze lekcje pozowania również z nim. Jeździliśmy na kadrę wspólnie i takich spotkań było wiele, treningów było wiele i ludzie myślą, że ten człowiek się nie liczy. Bardzo się liczy, bo dał początek wielu bardzo ważnym przygotowaniom w mojej karierze i zawsze będę o tym pamiętał. I to są metody treningowe, które często zauważam, są stosowane wśród znanych trenerów, bardzo znanych na świecie, na przykład Charles Glass. Mhm. I on teraz pokazuje któreś ćwiczenie, jest wprowadzona metoda i nagle ktoś tam podpisuje pod tym postem, pod tym linkiem, że ale super, świetnie, zrobię zaraz to, ale fajne ćwiczenie. No to wiesz, ja już się nie odzywam, ale mógłbym powiedzieć, że tak, ale to ćwiczenie było robione 8 lat temu, które wspólnie wykonywałem z Leszkiem Michalskim. To były wprowadzone pewne metody treningowe, tak zwane reżimy. I oczywiście wtedy nikt na to nie zwracał uwagi i stwierdził, że to było szarlataństwo, ten człowiek nie ma w ogóle pojęcia na temat treningu i tak dalej. Ja mu zaufałem, dużo w mojej swojej sylwetce zmieniłem właśnie dzięki tym metodom. Dzięki nadal sylwetce, te metody stosuję. Bo to sylwetka, tak? Mówimy cały czas o tej szkole, tak, sylwetka. Tak. Nadal stosuję te metody i stosuję je wśród moich podopiecznych.
I nagle im to wszystko odpowiada i cieszą się, że czują ten trening, że zmienia się ich sylwetka, że potrafią swoje słabe partie zmienić i nawet się nie zastanawiają nad tym. Ciekawe, co by było, gdybym im powiedział, że tak trenuje nie Charles Glass, tylko Leszek Michalski, tak? To jest, wiesz, takie niepotrzebne, nie? No ale najważniejsze, że ludzie czują ten trening, są zadowoleni. Jest działa. Marek, kończąc, bo podejrzewam, że moglibyśmy tutaj stać jeszcze ze dwie godziny rozmawiać. Tak, ale nogi nam się spodobały, a mamy dzisiaj nogi zrobić. Jeszcze treningówka wchodzi. Starty. Co planujesz teraz? Jestem w rozpoczętym okresie przygotowań, no takim masowym, anabolicznym, do startów, które rozpoczną się w sierpniu, troszkę szybciej niż w zeszłym roku, bo próbuję swoich sił w weteranach, bo jest możliwość startu w weteranach, również wśród pro. Są mistrzostwa świata Masters dla pro i w tym roku chciałbym na nich... NPC? Coś takiego jest? Pro, normalnie IBB Pro. Aha, IBB Pro League. No i tam w zeszłym roku już też te chyba mistrzostwa świata były. No trzeba oczywiście pojechać do Stanów. Tam spróbuję swoich sił w dziadkach. A potem resztę sezonu, tak jak będzie możliwość, jak się kalendarz poukłada, spróbuję na podobnych zawodach wyjść, tak jak w zeszłym roku, może czyli 3-4 Olimpia starty. Też jakaś pewnie? To nie była Olimpia, to wtedy mieliście zawody pro, ja pamiętasz, Olimpii, tak. Ty byłeś, startowałeś dla amatorów, tak. A my mieliśmy zawody turniej, to był... Tak, to były, no tam dobrze obsadzone były wtedy, co? Tam kurczę was przyjechało. Nie wiem, trochę organizacyjnie słabo były rozwiązane, tak, to bo my mieliśmy 5 godzin opóźnienia. No. Czekaliśmy, aż wszyscy amatorzy skończą. Ciasno było mało miejsca, żeby się przygotować. No, na schodach wszyscy leżeliśmy. Był syf. No powiem ci, że... Ale to ponoć we Włoszech tylko takie jest, taka słaba atmosferka i no, ta organizacja. No na to wychodzi, nie? Bo już później w Rumunii było wiele lepiej. Nawet też zauważałem, że forma była lepsza. No, formę z zawodów na zawody poprawiałem, ale tych Włoszech no, nie sprzyjało to, żeby się dobrze pogadać, nie? No okej. Okay. Słuchaj, no to co? Idziemy robić nogi, bo trzeba w końcu coś potrenować. Trzeba tak? było coś pokazać oprócz no, tego, że... Że możemy rozmawiać. No, zrobimy jakiś dzisiaj frajerski trening, turbofrajerski trening. Turbofrajerski, tak żeby było sprawiedliwie. Tak jak zawsze. I turbo, i frajerskie, pro. pro. No dobra, to lecimy. Zobaczymy, co tam Marek nam dzisiaj zasponsoruje. Jak wagowo teraz? 130. 130? Około. No kurde. A na scenie zawsze? Koło 120? Troszeczkę nie wiem, no nie wiem jak to wychodzi, bo nie mam gdzie zważyć. Teraz na przykład zdążyłem się zważyć tylko przed startem. Start miałem w niedzielę, a w piątek były weryfikacje. To było w Rumunii chyba? No, w Rumunii. To tam ważyłem 122, wiesz, jeszcze było na wodzie, sól i tak dalej. No to tyle było, na pewno miałem 4 kg mniej. No to też nie jest waga. Nie wiem dokładnie, nigdy nie wiem ile ważyłem w dzień startu. Nie? A jak kartę pro zdobywałeś, gdzie to miało miejsce? To za mistrzostwo świata? Dostałeś, no, tak? W Ekwadorze. A kurczę, to nie były te przypadki z zawody, gdzie tam miałeś jakąś później diarię? Dostałeś, no, tak? Powiem ci, że te problemy żołądkowe... Na plus wyszły? No chyba tak, bo się odwodniłem. Tak przymusowo. Pamiętam, że w samolocie wsiadłem do samolotu i tak są te torebki do żygania. No i zawsze się śmiałem. Mówię, po co ludziom te torebki? Jeszcze ja nigdy nie używałem tego. Nie widziałem, że coś żygał, nie? Tak. Ale po pół godziny lotu zaczęła się jakaś jazda. No i ja mówię. A to czego cię złapało? Coś w Polsce jeszcze, tak? To w Holandii. Startowaliśmy z Holandii, z Europy. Też w Europie na lotnisku musiałem dostać. No i czuję, że jest nie tak. I mówię do stewardessy, żebym coli przyniosła. Bo to wiesz, kola odbije się, będzie ten... No, będzie lepiej. No, jak mi się odbiło, to zdążyłem tylko załapać tą torebkę i poleciało. Ale żeby to jedna. A to z dwóch dziur leciało? Nie, 3-4 torebki. Z dwóch dziur leciało? No, z góry tylko, nie? Z góry na szczęście. Ale nie nadążali mi tych torebek zmieniać. One wiesz, z chusteczki, wszystko co się dało, żeby tylko ten... A nie jesteś w stanie opanować tego dźwięku też? No tak, no. O, masakra. No i leciało. Cały lot do dupy, a lecieliśmy z 12-13 godzin. O Jezu. Także jak ja wysiadłem na lotnisku, lot to nie było siły w ogóle tej walizki pchać, ciągnąć.
i jeden z trenerów kadry mówi, tak na mnie popatrzył, mówi, ty masz już po zawodach, koniec. To była cała pomoc. Pojechaliśmy do hotelu, no wiesz, gorączka, to wiesz, totalne gówno, nie? Wiesz, wszyscy przerażeni, a ja miałem ze sobą leki, zawsze biorę wszystko. Chyba miałem nifuroksazyd. No i tak, no wziąłem to, zastanowiłem się, co tu zrobić z dietą. Nikt mi nie pomógł wtedy. Coś tam się zmieniło. Zacząłem na drugi dzień się czuć lepiej, ale byłem osłabiony, ale lepiej, dlatego że i były weryfikacje chyba. Dlatego, żeby te leki działały, no to wiesz, już byłem na plus. No i no, zacząłem jakoś lepiej funkcjonować, ale miałem do startu 2 dni, także się pozbierałem. To jeszcze było trochę dobrze od razu. Tak, ja się pozbierałem i były eliminacje. Na eliminacjach już było ok, a Andrzej Kołodziejczyk zaczął mieć jazdę. To samo, nie? I on mówi do mnie tak, stoimy na scenie, a no formę miałem, naprawdę już widziałem, że coś zaczyna się dziać, że jest dobrze. A Andrzej mówi tak, przysuń się do mnie, chodź na chwilę. Ja on tak stoimy na scenie, on do mnie mówi, o co mu chodzi. A byliśmy już w tej rzędzie, który nie był brany do porównań, tylko staliśmy, już byliśmy po pierwszym porównaniu. Czyli po pierwszej przypince, wiesz, też osłabiony, gorąco dalej, było, takie, no gorąco było. I ja się przysuwam do niego, a on stojąc w lajnie, opiera się łokciem o mój łokieć, jak stoi. Mówi, stój tak, bo ja nie ustoję, ja się przewrócę. Tak był słaby, nie? Ja wiedziałem, co on czuł, bo ja się też czułem podobnie tak 2 dni wcześniej. No, no. No i stoimy. To wiesz, jak to wyglądało? Takich dwóch nawalonych kolesi, którzy już, wiesz, są tak porobieni, że nie mają siły stać, nie? No i wiesz, akurat on też był dobrze notowany. Byliśmy w jednym porównaniu tylko. Od razu byliśmy skrajnie. Poszliśmy już do... nie byliśmy dalej brani pod uwagę, bo mieliśmy dobrą formę. No i się udało, też go tak nie wymęczyli. No i no, u niego się zaczęła jazda, nie? Ale się pozbierał też tak jakoś na finały. A na same finały Karol Małecki dostał jazdę. Powiem ci, że to jest fatum. Wszyscy dostali. No i cało, Andrzej też dobrze wypadł. Biedny Andrzej chyba był 4. Znowu. To jest, prześladowało go strasznie. Ja nie wierzyłem, że wygrałem, bo myślałem, że wiesz, no medal to było marzenie, ale gdzie tu od razu złoto? No, ale po takim jeszcze... No, po tym, niesamowite wrażenie. Pożyganiu. No, biedny Karol, pamiętam, się tak męczył, bo to było w dzień startów. Ale on wystartował? Startował. Wystartował, tak? No. No, to było takie na końcu miłe wrażenie tego złego samego poczucia. Ale często mi ludzie to przypominają. Niezła historia, no. No. Tak samo jak się wspomina ten medal, to się wspomina od razu tą chorobę. Ale często jest tak, że ludzie mają już tak osłabiony organizm przed startem, że przychodzi to w niewłaściwym momencie. Gdzie to samopoczucie różnie to się objawia, ale... No, to łatwiej o chorobę, o infekcję. Jak tak. Organizm taki jest wymóżdżony już. Dlatego wiesz, no, odpowiednie podejście, zminimalizowanie takich złych objawów, takich możliwości, można troszkę zminimalizować, dbając już dużo wcześniej. Przez całe przygotowania, na przykład do jelita. No, probiotyk jakiś, nie? Odporność, tak. Od kiedyś tego się tak, no nie wiedziało się o tym, że można jakoś sobie pomóc. I taka dieta była bardziej surowa, monotonna. No, czyli ja jestem zwolennikiem surowej diety, która nie ma zbyt wiele składników, mówię, w takim okresie. Przed całym startem. Rygorosty, tak? Tak, no bo jeżeli trzeba jeść cały dzień samą rybę, i tych węgli nie jest za dużo, no to nie jest zbyt ciekawa. No nie. Ale ja wierzę w taką właśnie zminimalizowaną dietę, że przynosi najlepsze korzyści, dlatego że organizm ma, jak ja to mówię, mniej do przeczytania. Jeżeli on nie ma zbyt wiele składników takich różnych do przeczytania, mówiąc w cudzysłowie, to lepiej się upora z tym.
Tak mi się wydaje. To muszą być wcześniej ustalone składniki, które on bardzo dobrze zna. Jeżeli naszym źródłem węglowodanów jest ryż i ewentualnie jeszcze jakiś dodatkowy składnik, płatki owsiane, tam bataty, no to trzymajmy się tylko tych dwóch. Na końcu najlepiej, żeby to był jeden składnik. No. Tak samo ma to miejsce z tak zwanym ładowaniem, które różnie ludzie interpretują. No i niekiedy różnie to wypada. Ładowanie u wielu się objawia tym, że myślą, że trzeba jeść bardzo dużo. Bardzo dużo i wszystko. No nie, jeżeli przez cały czas trzymamy dietę i organizm naprawdę ma, nie wiem, 2-3 składniki, które cały czas spożywa, no to nagle mu dając wszystko do jedzenia, co jest możliwe, to jak on ma się z tym uporać? No to po pierwsze nawet kicha nie przetrawi tego. Oczywiście ja rozumiem, że chłonięcie jest duże, ale ile jest zatrzymanych złych elementów. No bo uważam, że chodzi o wypełnienie mięśni, tak? No. Mięśnie nasze mają się wypełnić glikogenem. Mają się wypełnić w ten sposób, aby maksymalnie mięsień był pękaty, wypełniony glikogenem. I ażeby pomiędzy skórą a tym mięśniem była minimalna warstwa wody, tłuszcz. Tłuszcz mamy już wypalony dużo wcześniej, powinno tak być. Też powinno być. A ta woda wiadomo, że może zalegać, powinna nawet przez jakiś czas zalegać. Na odpowiednią chwilę należy się jej pozbyć. Są pewne wytłumaczalne fizjologicznie sposoby, żeby do tego doprowadzić, tak to wiemy, kudrysyce. No ale jeżeli dochodzi do tego, do tej sytuacji, że my naraz organizmowi damy wszystko, co jest możliwe, nawet ciężko nieraz wytłumaczyć, dlaczego łączymy tak te pokarmy, to uwierzcie mi, że on raczej tą wodę przytrzyma. No i teraz chcemy się tej wody pozbyć, stosując diuretyki. To się dalej objawia tym, że jeżeli przeżyjemy ten moment, że się czujemy dobrze, no to może okej, różnie. Jeżeli jeszcze zależy od tego, jak sobie bierzemy pod uwagę dostarczanie wody i soli, bo żeby stosować takie substancje, jeżeli ktoś się na nie zdecyduje, to trzeba zadbać też o inne sprawy. No i niekiedy jest tak, że po prostu kończy się złym samopoczuciem, no i raczej brakiem formy. Formę należy przygotować na tak wcześnie i w taki sposób, żeby ten zabieg ostateczny, kosmetyczny, związany z wypełnieniem mięśni, pozbyciem się wody, nie był drastyczny. Nie był drastyczny, bo wtedy zobacz, jak często jest tak, że na treningu tak dobrze wyglądamy, dobrze się tak, czujemy. No, tak, no. I a na scenie robisz... jest kupa. No tak, na scenie jest kupa. Należałoby właśnie tak zrobić, żeby organizm nie wiedział, że taka sytuacja ma miejsce, że jemu coś każemy. On się ma czuć tak, jakby to był kolejny dzień treningu. To jest trudne, to wymaga tego, że musimy do tych przygotowań podejść poważnie, zupełnie wcześniej i wszystkie błędy, nasze podejście takie, wiesz, a mam jeszcze czas, tu wezmę to, tam wezmę to, to mi pomoże, to jest zgubne. Na końcu się okazuje, że on nadrabia innymi sposobami, dziwnymi ładowaniami albo ketozami. No ketoza to jest... No ale to ketoza najczęściej wiesz kiedy, jak się nie ma formy na czas. No, ale to nie będziesz dobrze wyglądał wtedy w stanie. Żeby wprowadzić do organizmu więcej, do mięśni więcej glikogenu, wystarczy uwrażliwić nas na podaż, na podaż glikogenu. Wystarczy obniżyć trochę węglowodany, około połowę. I wtedy już oczywiście pozbyć się tego glikogenu odpowiednio wcześniej i wypłukać. Żeby i tak pozbyć się zupełnie do zera też jest bardzo ciężko, ale się lepiej czujesz niż na ketozie. No i wtedy wprowadzenie odpowiedniego źródła węglowodanów, żeby ten glikogen powstał w większej ilości w mięśniu. No wiadomo, że sucha gąbka więcej zatrzyma wody niż mokra. Na tej zasadzie jest mięśniami. No to może nam ten efekt wyjść. Robert Piotrkowicz, pamiętam, bardzo chwalił sobie sposób diety tłuszczowej, robienie formy na tłuszczach i jemu to wychodziło. On miał to opanowane.
ale wiesz, to, że była moda, wiele ludzi uważało to za modę i próbowało to u siebie przeprowadzić, no i nie każdemu to wychodziło. No, było paru zawodników, pamiętam, wiesz, tak. Nawet Kuba Potocki powiedział, że też robi i wraca do że forma słaba. Mariusz Wałaziński też powiedział, że z formą nie trafią nigdy, jak stosował tłuszcze, dopiero później wracał do węgli znowu. No. A powrót do węgli oznacza też zmianę dużo w organizmie. Wyjście z tych węgli, przejście na tłuszcze też wymaga czasu, nie? No. Należałoby się przestawić w dłuższym czasie na coś takiego. Ja jestem fanem węgli. No, robimy dzisiaj tylko cardio i do chaty. No. Takie właśnie do nogi, nie? Według Marka Olejniczaka. Nie, akurat bajera się klei. No i dlatego tak wyszło. Ale zaczniemy za chwilkę pierwsze ćwiczenie. Odrobiliśmy 15 minut rowerka. I wyprosty, tak? Lecimy. Tak, robimy wyprosty. Ile ćwiczeń na nogi ogólnie preferujesz? Jak tam teraz robisz ogólnie? Wiesz co, nogi trenuję dwa razy w tygodniu. Tak jak dzisiaj w tym dniu nastawiam się na czworogłowę. Dwugłowę również, ale mniej tych ćwiczeń na dwugłowę. A w kolejnym dniu również nogi, ale z innym naciskiem na czworogłowę. Czy odwrotnie wtedy? Tak. Plecy też wykonuję dwa razy w tygodniu. Jestem znany z tego, że mam słabe plecy i cały czas szukam rozwiązań. Ale myślę, że właściwym rozwiązaniem jest trenowanie pali, jeżeli trenujemy partię dwa razy w tygodniu lub więcej, bo trenowałem nawet trzy, to jest trenowanie w inny sposób po to, żeby organizm mógł z tego wyciągnąć jakieś wnioski i zareagować, nie? No bo robienie tak samo ciężkiego treningu dwa razy w tygodniu, nawet te same ćwiczeń, tych samych metod, no nie przyniesie rezultatu, nie? To jest tylko przemęczenie. A należałoby też zadbać nawet w okresie budowy masy po to, żeby ten kształt, ja mam na myśli separację, była już kreowana. Czyli jeżeli ja robię trening jeden w tygodniu ciężki, oparty na podstawach, na bazowych ćwiczeniach i również metodach, to kolejnym treningiem będzie bardziej skupiony na detale, czyli będzie nacisk na inne metody treningowe i wykorzystaniem innych ćwiczeń. Ale to nie znaczy, że jak ktoś powie, no to ty robisz już rzeźbę, tak? No nie. Ale dbanie o te detale już w okresie anabolicznym, budowy masy mięśniowej, daje potem korzystne rezultaty w okresie, gdy będziemy odkrywali te mięśnie z tkanki tłuszczowej wody i ta separacja będzie głębsza. To nawet jeżeli ta partia jest słabsza, objętościowo nie będzie taka tak dobrze rozwinięta, to nadrobimy tymi detalami. Tymi mięśniami jest dopracowane. Jak ja widziałem te swoje zdjęcia przed startami, też czasem człowiek się łapie za głowę i mówi, jak to jest możliwe, że u ciebie ta skóra tak jakby jest owinięta o te mięśnie. Te barki twoje, kurczę, wszystko, no wszystko. Wiesz, akurat, to... No wiesz, znany jestem z tego, że te barki mnie się łatwiej rozwijają. Jak trenowałeś 3 razy w tygodniu? Ale plecy, dotyczy to pleców, że mam plecy słabe, ale nie poprzestaję na tym, żeby je rozwijać. I nawet niech co roku gdzieś tam jakaś poprawa będzie. I myślisz, powiedz mi, tak jeszcze do jakiego roku, do ilu lat myślisz, że można cały czas się poprawiać i udoskonalać? Jeżeli ustalimy sobie czas, jakiś okres, do którego możemy dotrwać, no, to nie osiągniemy nigdy celu. Aha. Bo czyli jeżeli sobie tego z góry ustalisz, że możesz tylko do tego miejsca i koniec, to jest po tobie. Aha. Czyli jakbyś ty powiedział, czyli nie ustalaj trenuję granic, no, tylko się do nich zbliżaj. Bo granica coś zawsze będzie odsuwała. Nigdy granica nie będzie stała, że do której dobrniesz i powiesz, jestem na miejscu. Nie. Ta granica się powinna przesuwać, bo dzięki temu możemy się motywować, żeby być coraz lepszym. Bądźmy coraz lepsi całe życie. Cały czas, kiedy chcemy, żeby coś się działo. I wtedy jest to sens. Jeżeli ustalimy sobie, że do na przykład do 50 będę tak i tak wyglądał, osiągnę to i koniec. A, daję sobie czas do 50. No to... Limit. Nie. To tak jakbyś powiedział, to ja chcę żyć tylko do 50 i potem chcę umrzeć. No. To jest chyba mało ambitne, nie? No nie, no to nie za bardzo. A innym fajnym podejściem do życia jest, wiesz co? Skończyłem 40. Czuję, że narodziłem się dopiero, albo się codziennie rodzę na nowo. I jest codziennie nowy sens życia,
codziennie mam coraz... Nowe kręci? Tak. Tak patrzę na tych małolatów nieraz jak ćwiczą. Wczoraj byłem tu do późna, miałem zajęcia i tak wiesz, na chwilę się zawiesiłem. Była masakra, że było tyle ludzi. To oni przychodzą na ten trening, widać, że no, działają, ale oni sami nie wiedzą, po co są w tym miejscu i czego chcą. To tak się, wiesz, nie dotyczy tylko treningu, bo widać, że ta młodzież jest, tak mówię, jaki stary jestem, ale też kiedyś byłem małolatem. Oni chcieliby, albo sobie wkręcają, że powinni chcieć. A powinienem chcieć, no bo wypadałoby już wyglądać tak w tym wieku, wiesz? Ale tak naprawdę oni nie chcą. To jest takie puste, jak followersy na Instagramie. Ludzie mają kupione, wiesz, 200 000 i twierdzą, że są zajebiści, bo mają tyle followersów, to nic, że 3/4 jest kupionych, nie? No właśnie. Są puste. No i z czego masz radochę? Ja mam 15 tysięcy i się cieszę, że mam tyle, bo mogłem mieć 1000. Nawet na to nie patrzę, ale miło mi jest, jak wszystkie osoby, które podglądam, są tymi samymi osobami, są aktywne, są prawdziwe, że się odzywają. To się czuję, że warto prowadzić takiego Instagrama, warto ludziom odpisywać. Nawet to, jeżeli to jest małolat, który ma 15 lat, ale ja odpiszę każdemu. Jak zapyta, jeżeli mam czas, jeżeli zauważę, że ktoś do mnie się odezwał, nie ma problemu. To uszanujesz każdego. A jeżeli uważasz, że masz 200 000, to nie warto ci się, nie wypada ci się odzywać do kogoś, albo odpowiedzieć cześć, albo dzień dobry. Albo dziękuję. No, no to gwiazdorstwo, nie? Ja już ci kardio już nie muszę robić, tak patrzę. Nie no, w sumie ja jeszcze 20 minut, nie pamiętam kiedy robiłem. Kardio nie robię w okresie takim, nawet przed startem, nieraz nie robię wcale kardio. Przed startem nie robisz? Nie, jak muszę, nieraz robię. Tylko treningiem wszystko? O kurde. Dzisiaj nie zrobimy takiego treningu jak przed startem, bo no nie, no. Nie mam takiego etapu, ale trwa czas, wiesz, jeżeli jesteś w wadze ciężkiej i chcesz utrzymać rozmiar, a równocześnie mieć głębokie wrzery, też żeby ta jakość była, nie robić jakości na siłę, redukując nową masę mięśniową po to, żeby coś uwydatnić, to lepiej chyba budować masę mięśniową, już właśnie poprawiając detale, bez dodatkowego nakładu energii, lepiej się skupić na treningu, tak? No nieźle. Można trenować w ten sposób, można ten size utrzymać i stracić go tyle, ile trzeba minimalnie. A zbijać wagę. Ja mam różnicę wagi między startem a okresem budowy masy mięśniowej, nawet nie 10 kg. Może 10 kg. Teraz wyjdzie więcej, jeżeli może dobuduję, ale chciałbym, żeby, jeżeli no mówiliśmy, że miałem około 120 kg na starcie, a teraz będę miał 125. Peter mi tak powiedział. Pozdrawiam, Piotruś. Piechowiak. Tak powiedział, że on wyliczył, bo on jest wróżka od wagi, tak, że ja będę miał 125. 6% więcej na pewno. 3-6%. No, on jest dokładny. Nie wiem skąd ma to wyczucie, ale ma. Także może tyle wyjdzie, może nie, nieważne. Nie? Ale chcę wyglądać na takiego, który waży więcej, a niekoniecznie tyle mieć. To co, no to może szkoliczymy tą bajerę i zajmiemy się jakimś chociaż frajerskim treningiem. Coś chociaż poćwiczyć. Kardio zrobione dzisiaj, a myślałem, że nie wyrobię. Nie mówię, ile serii zrobimy, bo tego nigdy nie wiem, czy zrobimy 2 czy 3 jakieś wstępne. No. Roboczych zrobimy 2. Liczymy tylko robocze serii, a nie liczymy tych, które będziemy robić. Czyli jakieś maksy będą pewnie, tak? Chodzi o to, żeby najpierw załapać czucie mięśniowe. Czyli po prostu odpowiednio pracujemy, nie? Ale nie, bez takiego szarpania, tylko się skupić na tym, żeby, wiesz, to czucie było, bo niekiedy to czucie przyjdzie szybciej, niekiedy później. Zależy od naszej dyspozycji w ciągu dnia. Niekiedy ja nie mówię o tym, żeby wziąć przetreningówkę i żeby tą pompę poczuć już w okresie, wiesz, po zejściu z rowerka, tak? Albo po wykonaniu jednej serii wyprostów. To jest takie, wiesz, pozorne zrobienie treningu. A powiedz mi, ciężkie siady też robisz? Ciężkie? No ciężkie, to już sobie tam, nie wiem, paski zakładasz na kolana, 250. Nie. Nie robisz, tak? Nie zakładam pasków, bo kiedyś spróbowałem raz w paskach i nie czułem tego mięśnia. Czułem, że wstałem z tym ciężarem, podniosłem go. I tylko tyle. Ale to jest zanotowanie większego wyniku, ale nie odczuwałem tego, nie odczuwałem korzyści płynącej z, wiesz, z rozwinięcia umięśnienia, nie? Nie mam jakichś problemów takich z kolanami, żebym musiał sobie
je chronisz w ten sposób. I kiedy czuję jakiś dyskomfort, może bólowy tam w prawym kolanie, ale to jest związane z przepięciem tkanki. Idę do fizjo i on to ogarnia. W ciągu jednego zabiegu rozluźnia pewne miejsca. No i problem mija, nie? Ale nie biegnę od razu po jakiś suplement, który mi leczy chrząstkę stawową, bo z tym problemów nie mam. Kiedyś sobie spróbowałem ostrzyknąć kolana, no bo wszyscy robią kwasem. Zrobiłem obydwa. I lekarz mówi, no za rok, za półtora roku byś musiał znowu przyjść, bo to się wchłania, nie? Byłem 3 lata temu, nie widzę jakichś problemów dalszych. Po prostu z fizjo załatwiłem sprawę, że on to rozluźnił. No. Ale wcale ten kwas nie zaszkodzi, bo ten staw inaczej pracuje, może jest ciaśniej, tak? Że jest amortyzacja inna, ale żeby bazować na tym, żeby ostrzykiwać kolana. To jest bardziej skierowane dla osób. Ale noga konkretna, co pani operator? Które. No ta. Które osoby, które na przykład mają zwyrodnienia stawu, gdzie tarcie powierzchni stawowej jest niestety związane z wiekiem też, no to wtedy przyda się coś takiego. Mojej mamie kiedyś zaaplikowałem, znaczy wziąłem ją do tego lekarza, żeby jej pomóc. To w jej przypadku to pomogło i uniknęła tego tarcia. Nie było jakichś dodatkowych związanych z tym ciał obcych, startych powierzchni, które się w obrębie stawu znajdowały, gdzieś tam blokowały, bo miała taką blokadę, bo to niekiedy ma miejsce, to u niej to się sprawdziło. Takiego. 5 powtórzeń, około 5-6 sekund trwa faza koncentryczna. Ekscentryczna jest swobodna, na normalnym tempie. Nie, żeby sam ciężar opadł, tak, oporujesz, tak. Ale krócej, oporujesz przez 2 sekundy. Okay. Po tych 5 wykonujesz 5 odwrotnie, akcentując fazę ekscentryczną. I potem jest maksymalne dobicie. Tym samym z ciężarem cały czas pracujemy, nie? No kojarzę. Jak to się robi. Przerabiałem te tematy. No. Bo wiesz, kiedyś Tomek Słodkiewicz. On też tam się wzorował trochę na tym, nie? Na Patryku. On był też na tym chyba szkoleniu z Patrykiem. No to mi wtedy tam też podpowiadał z tymi właśnie tymi patentami, co mówisz. Wiesz, wszystko zależy od tego, najpierw trzeba mieć to opanowane to czucie mięśniowe i kontrolę nad ciężarem. Jeżeli kontrolujesz odpowiednio i każesz mu, żeby czas trwania wynosił tyle i tyle, no to wtedy chyba lepiej ten mięsień ukształtować, poseparować, niż bardzo szybko wykonać bardzo dużym ciężarem, nie? Jeżeli nie ma kontroli nad tym, bo ciężar sam opada, a podnosisz go siłą pędu rozbujania, nie? No tak. Innej części ciała. To są uroki kulturystyki, nie? Że my nie jesteśmy ciężarowcami, no tylko na patencie działamy. Ja się nie wstydzę tego, że podnoszę mniej niż ktoś inny, bo mnie nie interesuje to, kto ile podnosi. A wiesz, udowodnienie własnego ego, że podnoszę tyle. Ja wychodzę na scenę i tam mi się nie pyta, kto ile podnosi, tylko wszyscy na mnie patrzą i oceniają, jak wyglądam. No i chcę, żeby mnie ocenili jak najlepiej, a nie to, jak trenowałem wcześniej. Tego cię nikt nie rozlicza, jak trenujesz podczas przygotowań, tylko właściwe rozliczenie, ocena jest wtedy, jeżeli stanę na scenie i powiem, słuchajcie, wyglądam tak, jak ocenicie mnie, no to mnie tak oceniają, nie? No właśnie, a my tutaj często na tych filmikach właśnie TurboCoxa, niestety przez naszych widzów jesteśmy rozliczani przez pryzmat treningu. Oczywiście większość trzeba brać pod uwagę tego, że treningi też są wyjazdowe i bardziej polegają na tym, żeby sobie porozmawiać i wyczerpać wiedzę z tej właśnie rozmowy. Trening to jest tylko dodatek tak naprawdę tutaj. Ale zobaczmy teraz, co tutaj Marek wyprawia. Sześć sekund trwa ruch. To jest piąty. Oj, będzie piekło. I teraz wolno opuszczamy, nie?
dobre. Choć ta pierwsza to tak może nie, ale... Ale druga już zaczyna. Jezu. I to ten, to ten ciężar zwiększałeś, czy to był ten co ostatnio? Nie, dołożyłem. Dołożyłeś, no zajebiście. I teraz tak, nie odkładasz do końca, nie odkładaj do końca. O, tak teraz poczujesz napięcie przyczepów początkowych, dopiero zaczynasz ruch. Normalnie w dół, tylko do góry wolno. O. Normalnie w dół, teraz powoli. O właśnie, tak. Dobrze. Równo cały czas. Dokładnie. Ostatni, tak? Tak. Zatrzymaj. Teraz powoli opuszczamy. Na 5-6 sekund. A do góry dynamicznie. Hop. Jak robisz dynamicznie, wyprost, to zagnij ciało do przodu. Dopniesz tu. Tak. O kurde. Dopnij. Jeszcze raz. Hop. Powoli, wolniej opuszczaj. Wolno, wolno, wolno. Dopinaj tu. Tak. O fuck, ole zapiekło. Poprawimy następną. No to może lepiej ci na ten rowerek pogadać. No. Ja pamiętam, te metody są kurde masakryczne. Jak ktoś się boi bólu, no to... No to niestety, no. Ale to jest... Powiem ci, że więcej się boję kontuzji, która może powstać w wyniku niekontrolowanego podnoszenia ciężaru, niż bólu, nie? Ból jest tylko w głowie. Taki prąd przechodzi, jak puści prąd, to no. Jak ta ostatnia zmiana, którą robisz, nie musi tam nosić 10 czy 8 powtórzeń. Ja zrobiłem 3, 3,5. 4 chyba. Jest maks i to wystarczy, nie? No. Maks to maks. A nie masz, wiesz, na siłę narzucać, że musisz zrobić 10. No tak, noga już spuchła. Nie ogoliłem się. Ja też nie, dlatego rajtuzy założyłem. No właśnie, no. Ja nie pomyślałem. Dobra, panie kolego. Czas skup się naprawdę. Nie myśl o tym, że masz do zrobienia dużo, nie. No. Myśl tylko teraz, za każdym razem, o tym, co jest teraz. Nie o tym, co będzie później. Wolniej. Normalnie w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Normalnie w dół. Pięć. Tak. Do końca równo. Tak. Normalnie w dół. A już jedziesz na drugą stronę. Wolno, 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 wolno. Hop. No kurde! Jeszcze. Mocno. Dwa też dobre. Ja pierdzielę. Dobra, jesteśmy rozgrzani. Idziemy na dół. O fuck. Ale przypiekło uda. Ale tak przygotowane uda mogą zrobić więcej niż przy takim, wiesz, rozrywkowym machaniu. No. Dobra, my zrobiliśmy sobie te trzy takie wstępne, ale tu nie chodzi o to, że to jest ćwiczenie izolowane, trzeba je zrobić byle jak. Tak. Tu też musi być wysiłek, tak? Odpowiednią metodę zastosujesz i ten mięsień już jest inaczej przygotowany. Wysiłek zastosowałeś, to jest naprawdę już przy tym opuszczaniu. To jest już kaplica. Idziemy coś wycisnąć nogami, bo przysiad robimy troszkę później, nie? Po to, żeby jeszcze więcej, żeby nie trzeba było aż tak dużo podnosić ciężarów, a żeby je na końcu skończyć. Ja no mówię, że zaczynam się powoli bać. Myślałem, że to sobie pogadamy,
Marek jednak nie tylko gada. Się rozkręcił na gadce. Te twoje, nie? Dwudziestki no później. Nie, na pierwszą serię wszystkie dwudziestki zbieramy z siłowni. Tak, najpierw trzeba pozbierać, tak jakbyś do lasu szedł na jagody. Co, jeszcze coś dajemy? Tam jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tu mam jeszcze. Żeby ruszyć to. To jest 20 dwudziestek w sumie? No. Licząc z tymi. No to ze 430? Coś takiego, 40. Ale 400 jest w kołach, nie? No. No i wózek ma 5-6 dych. Nie jest lekko. Proszę, że stopy stawimy. Przy szerszym rozstawie równoległym chce się tutaj w głowę no. pociągnąć. Tu, nie? Dobra, to robimy tą metodę pierwszą. Dla ciebie będzie dobry ciężar, nie? Jak dwie dwudziestki zdajemy, to będzie. Nie, nie zdejmiesz. 8-10 ruchów zrobisz. Dobra. Pauza 20 sekund i max, ile się da. Spróbuję. Ja już po pauzie chyba. Nie podniosę więcej. Ja pierdzielę. Ja nogi tak nabrzmiały już, jakbym skończył trening. I teraz max, tak? Też poczułem. Dawaj, 5, 6, 7, 8, 9, kurde, cię nie zapiekło, to ja pierdzielę. Ale dobrze. Będzie dobrze. Ejbiście, bo powiem ci, ta pauza jest tak złudna. No ale pauzę trzymasz specjalnie na górze nogi, nie? Nie chodzi, to mają odpocząć na chwilę. No. Trochę ATP się odbuduje i jedziesz, ile się da. Ale możesz też nogi opuszczać czasem. Możesz. Teraz? Mogę, tak? Możesz. Okej. Okay. 8 zrobisz. Tak. Dobrze. O kurde. Szedłeś poniżej punkt. O fuck. Dyszka jeszcze. To chyba za mnie to zrobisz. Tak? Niżej trochę. Jest już czas. Czas. Niżej. Tak. Nie zatrzymuj. Jeszcze. Ładnie. Dobry. Jak przejdziesz taki ten prąd pierwszy, dopiero jesteś
jesteś wśród żywych, nie? Ile zrobiłeś? 12. Nie, 15-20, jedziesz do końca, no co ty. Dawaj, miałeś jeszcze zapas, jaki jest sens, skończy wcześniej. Skąd te 12 ci się obzdurało? Jedziesz. Tak, jeszcze 3 do 20. Raz. Dwa, jeszcze raz. Nie odpoczywaj. I hop. Dobra. O kurde. Zrobiłeś 12 i chcesz iść do chaty, a jeszcze mogłeś zrobić 8. Nie zrobiłeś te 8. No to gdzie ta granica tej? Uciekła ci za daleko ta granica, ty sobie ją przesuwasz za blisko. Nie, nigdy jej nie złapiesz. Zawsze będzie uciekać. Aż kolka mi zapała. O, dobra, tu jest koniec. Przekładamy na przysiadek. Bo ja nie mam predyspozycji do nóg, głównie dużych. Ja nadrabiam tym, że ja je głębiej poseparuję, żeby coś tam ten, ale ja nie mam takich nóg jak na przykład, wiem, Karol. Bo on ma wielkie kopyta, nie? No. No, a ja takie mam, jakie mam i wiesz, wizualnie muszę nadrobić. Jak to się robi tym? Tu nie będziesz ściągnął rękoma, to jest takie, wiesz... Jeszcze z taką maszynę widzę w ogóle. Robiłeś kiedyś? Nie. Tu cię zmuszasz do tego, żeby pchać więcej nogami. Czyli zapierasz całym ciałem o tam, o oparcie i pchasz, wiesz, odpychasz się, pchasz w tył, nie? Plecami. Nie wstajesz w górę, tylko wiesz, idziesz pod kątem, nie? Aha. Jest taki, wiesz, taki V skład, ale nie masz na barkach oparcia, bo byłoby lepiej, nie? No. No jest taki, jaki jest, ale trzeba umieć na nim też zrobić. I tu głęboko weź, nie? Tak możesz poprawić, bo jeszcze jest lekko. No, mi wystarczy. I teraz dopiero będzie prawdziwa seria. Co będzie? Może poczekajmy z godzinkę. Tu maksymalnie wchodzi 6:20. Tak wiesz, spadają. No. Będziesz zdejmował dwie najpierw. Dwie z potem jednej, znowu dwie. Po dwie za każdym razem. Aż do... Aż jedno zostaje. Nie, znaczy dwie stąd, tak? Okej.
Teraz deserek. Robimy wykroki, ale co pewien czas robimy martwy ciąg. Idziemy znowu, martwy ciąg. Ile powtórzeń martwego? Co robimy te dwie długości. Cztery będą stawki martwego. Nie? Dobra. Nieduży ciężar. Piętnastki weźmiemy sobie. Koła. Z kołami będzie wygodnie. Tu chcę koła, nie? Tak. Ale zaczniemy tu odtąd, tak żeby przed nich przejść, nie? To jest ten cięższy trening nóg, czy lżejszy? Bo cięższy, bo czworogłowych więcej, nie? No, ale powiem ci, że nieraz na tych dwójkach, jak mam ten drugi, to się zajadę bardziej, nie? Bo ja tak naprawdę mam wykroki tam, a nie dzisiaj, nie? No. I robię wtedy wykroki. A powiedz, cały czas tak trenujesz właśnie takimi metodami, z tym przedłużaniem pracy mięśnia, dropami. No. W okresie budowania masz tak samo, tak? Ale to nie znaczy, że zrobisz więcej powtórzeń, to musisz powiedzieć od razu... No tak, tak. Wiesz, możesz dużym ciężarem zrobić dużo powtórzeń, no to już jest... No, to już gdzie jest normalnie plus. W jednym podejściu nie zrobisz tyle, bo załóżmy masz plan na 8, tak jak robiliśmy na wypychaniu. 8-10 powtórzeń, nie dasz rady więcej, musisz odłożyć, ale zastosując taką rest pauzę, gdzie odbudujesz już trochę wiązań energetycznych, możesz pracować dalej, bo zasoby, wiesz, wyczerpiesz na początku trochę tych najszybciej rozpadających się źródeł, nie? ATP i potem odzyskujesz i znowu jedziesz, nie? I na tym polega właśnie intensywność, nie? A nie zrobić 8-10 powtórzeń jakimś ciężarem, odpoczywać 3 minuty. No nie. No to jest kulturystyka. Ale powiem ci, nogi ze wszystkich stron, tutaj, tu. Pizdziec. No tak trochę je naokoło objechaliśmy, nie? Teraz trochę wejdziemy w pośladki i w dwójki, a nadal czwórki też będą pracowały, no. Nie? To działamy. Działamy. Skupiam się bardziej na dokładności ruchu, niż na to, ile tych kroków zrobię, nie? Nie wiem, że jest ciężko po czwórkach. Wiesz, bo tu normalnie byś zrobił większym ciężarem ten martwy, ale on jest takim stymulantem dwójek i pośladka, że dopiero odczuwasz ten martwy po robieniu wykroków. Tak. Nie czuć go na początku. No. Nie czuć w ogóle. Mówisz, za lekko, za mały ciężar. Ale jak po nim wykonasz dalej wykrok, to dopiero to ma znaczenie.
I dopiero to czuć wtedy, jak mocno. Także wystarczy tak ciężar, nie? 15-20 kg na stronę. I wiesz, teraz dwójki zaczynają trochę pracować, nadal pracują całe nogi. Już przejdziemy konkretnie w dwójki. Jeszcze jedno ćwiczenie zrobimy na dwugłowę. Ale metodą. Zaczniemy niewinnie, jak zawsze. Nie spodziewałem się, że może być inaczej. Jutro to ja pizdziec po prostu. Nogami pewnie poczuję. Patrz, co, bo to jest tak. Co tydzień trenujesz nogi, ale jutro będą takie zakwasy, że kurde, nogi w dupę wejdą. A co tydzień tak trenuję przecież. Ciężko, nie? A to jest co innego. Ale też nie wiem, czy tak masz, że jak jedziesz gdzieś do kogoś na siłownię, to ci się trenuje gorzej, ciężej? Masz tak, czy nie? Czy ciężej nie. Wiesz co, nieraz mi coś nie pasuje. Wiesz, że nie lubię trenować, jak jadę na jakieś zawody, że nie startuję tak. Jako gość po prostu, tak? No, jedziesz, że coś tam, jakiś jest taki wyjazd tego typu, na końcu wieczorem trening, wymęczony. Idziesz zmęczony na ten trening, bo trzeba, bo wiesz, niby fajny nawet klub, z reguły to jest wieczorem, no. Nie ma takiej atmosfery, bo wiesz, już zamykają prawie co i tak robisz, bo robisz, nie lubię tak, nie? Ja mam normalnie, moja pora to jest taka jak dziś, około 13-14. Także jak już zmieniam porę treningu, to już organizm odczuwa. Aha, czy nie trenujesz wieczorami na tu siebie tutaj, tak? Nie, nie wyjątkowo trenuję tam w 17-18. Wyjątkowo, wiesz, nieraz mam tak z zajęciami poukładane, że nie mogę inaczej, nie? A powiedz, ty pracujesz tutaj też na tej siłowni, tak? No. A zajmujesz się w ogóle czymś innym niż tylko kulturystyka i trening z ludźmi? Czy coś robisz jeszcze poza tym? Biznesem. A, biznesem. Ale trochę się pozmieniało w tym temacie na przestrzeni lat, co? Bo kiedyś to kulturysta, to wiesz, kredyty na przygotowania, a teraz sponsorzy, trochę łatwiej jest, co? Trochę tak, dlatego, że się branża bardziej obfita zrobiła, rynek jest przez to ciasny, a każdy chce zaistnieć, no. I każdy, wiesz, stosuje różne metody marketingowe, a najlepiej to mieć też jakąś twarz, no osoba jest najlepszą reklamą, nie? Samo zrobienie graficznej jakiejś postaci to nic nie da, ale wiesz, tak jak ty jesteś marką swojej firmy i dla nich pracujesz, poruszasz się, spotykasz z innymi zawodnikami, tak jak ze mną, pokazujesz się i ludzi to ciekawi, bo się spotykasz w fajnych miejscach, z fajnymi ludźmi, robicie fajne treningi, przez to ludzie oglądają, są zaciekawieni, przy okazji się lokuje produkt, lokuje brand, no, tak. I przez to ludzie cię kojarzą z tym brandem, nie? Dlatego ja też się, nie powiem, ulokowałem z moim brandem, ale dlaczego nie? No niech każdy korzysta ile może i to jest dla ludzi, każdy ma prawo wyboru. Stosujemy częściowe wzmocy, tak zwane siódemki, jak to ludzie na to mówią, znasz. Czyli połówkę ruchu takiego, tak? Tak, ale tam wykorzystamy, zaakcentujemy fazę koncentryczną i ekscentryczną z oporem dodatkowym. Czyli jeżeli ja będę robił w drugiej fazie, w pierwszej fazie uginam do końca, i opuszczam. Krótki ruch. Krótki ruch. Jeszcze skupiam się tylko na napięciu dwugłowego. Tak, bo jest bardzo krótki ruch. Potem w momencie, jak będę robił krótki od dołu, to dodatkowo wykonasz opór. Przetrzymujesz na 2 sekundy moment, gdy ja chcę zgiąć. Żeby napięcie było. Tak, czyli dotąd tylko ja uginam. Zatrzymasz, żebym dalej już nie mógł. Zsiłujemy się na chwilę. Puścisz, ja opuszczam i znowu będzie dodatkowy opór w trakcie tego uginania, tak? Okej. Tak, najpierw do końca zegnij i napinasz za każdym razem. Krótszy ruch. Nie spiesz się. Krótszy.
Tylko dotąd. Nie pompuj. Już. Dłużej się siłuj. Tak. Do końca opuść. Tak. Dłużej się oporuj. Raz, dwa, dopiero w dół. Już. No, oporuj. Więcej. Oporuj. Dłużej, 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 mocniej, mocniej. Jeszcze. Ja ci teraz pomogę. No dawaj, dawaj. I teraz oporuj. Oporuj. Na razie ten krótki sam dopinam. No. Potem od dołu na 2 sekundy się siłujemy, nie? Dobra. Teraz trochę będziesz mi pomagał przy zgięciu, a no, dobra. Przeszkadzasz przy opuszczaniu. Dawaj. No, przeszkadzaj. Tak. Dobra. Jezu! Powiedziałem chwilę temu na wykrokach, że co przyjadę tutaj do was, do Wielkopolski, to jak z kimś robię nogi, to jest kompletny zajazd. Jeszcze ty specjalnie zrobiłeś podpucha i powiedziałeś, no zrobimy frajerski trening. Turbofrajerski. Turbofrajerski, czyli ja sobie myślę, to pewnie pogadamy, bo ty nie będziesz chciał pewnie mocno trenować. Jakieś tam głupoty porobimy i kurde, pójdziemy sobie do domu. Widzieliście, co było się działo? Mało co, nie zwróciłem tego wszystkiego. Wszystkiego. Szkoda żarcia by było. No szkoda żarcia, no właśnie kalorii. No. Ale powiem ci, Marek, że nie są to twoje treningi. Polecam każdemu, kto powie, że to nie było nic takiego trudnego, przyjechać tutaj. Olać to. Olać to. Przyjechać, tak. Zrobić swoje. Nie, dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję za odwiedziny. Aż miał być to normalny dzień, środa. Dla niektórych środa to dzień loda. Dla mnie to środa to dzień treningu. I dzień treningu i miłości to są nogi. Bo zawsze mówię potem w domu, w dopingu, że ją kocham, ona mówi, ty jesteś za bardzo zmęczony chyba. Chyba coś nie tak. No robiłem nogi. Ona potem mówi, rób te nogi codziennie. No, chociaż ten dzień mi mówisz. No, to za pośrednictwem kamery chciałem powiedzieć. Pingu, kocham cię, bo dzisiaj robiłem nogi. To wieczorem będzie. Podwójna miłość. Późno wracam. Ale wystarczy, że było w telewizji. Chyba najdłuższy odcinek ever nam wyszedł, no ale... Potniemy. Nie mogło być inaczej, bo ciekawych rozmów tutaj moglibyśmy, podejrzewam, kontynuować jeszcze hęcho, bo ciekawa persona i FBB Pro, to jest o czym rozmawiać. Ja powiem szczerze, że pierwszy raz miałem możliwość robienia treningu z prawdziwym pro, z prawdziwego zdarzenia. Też jesteś pro. No ale ja jestem taki PCA, to wiesz, jeszcze... O czym rozmawialiśmy wcześniej? Tak, no wiem. Wszyscy pro się liczą. Dobrze. No. Ale wiesz, dążę do tego, żeby, wiesz, tam za jakiś czas wejść w tą bardziej elitarną czołówkę. A jednak się podział zrobił polityczny. No jednak się podział zrobił, no wiesz jaki jest, no. Słuchaj, teraz jest tak, że karta kartą, ale tak naprawdę to pro powinno być przed nazwiskiem wielu zawodników, którzy nawet nie są zawodowcami, ale to podejście, które i ten trud, który wkładają w przygotowania, jest naprawdę profesjonalne, także niekiedy na bardzo wysokim poziomie amatorzy zachowują się bardzo profesjonalnie i należałoby im ten... docenić to. Tą nazwę dokleić, to pro, bo naprawdę niekiedy się zachowują bardziej profesjonalnie niż ci, którzy tą kartę mają. Także ja szanuję wszystkich, którzy ciężko trenują, którzy osiągają sukcesy niekoniecznie na scenie zawodowej, ale dla mnie każdy, kto ciężko trenuje i szuka cały czas rozwiązań, żeby być coraz lepszym, jest profesjonalistą, niech tak zostanie. Nie dzielmy się na kategorie, federacje, szanujmy siebie, bo po prostu zajmujemy się i pasjonujemy tym samym, także bądźmy normalnie do siebie, sobie pomagajmy, a nie przeszkadzajmy. Tym optymistycznym akcentem kończymy na maksa merytoryczny odcinek. Dużo wiedzy, bardzo.
ciężki trening. Dla mnie również motywacja, tym bardziej, że niedługo wychodzisz, tak? No to mnie jeszcze 8 tygodni. To jest dużo, a to jest dużo nie mało, a u mnie jest to troszkę więcej, także też się muszę zmotywować, napędzić do moich przygotowań tych bezpośrednich przed startem. Marek, zapraszam do Białegostoku teraz, oddzięczę się na treningu. Muszę do Białego wpaść, coś tam zrobimy. Zapraszam. Dobra, dzięki Ci raz jeszcze. Pozdrawiam wszystkich. Kibicuję Markowi, nasz elitarny pro, także warto odwiedzać, wpadajcie na Instagram, na Facebooka i kibicujemy naszemu koledze. Siema, dziękuję. Trzymajcie się.